Wychowankowie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu tuż przed świętami Bożego Narodzenia otrzymali słodkie prezenty. Pszczelarze z Mielca przywieźli im słoje pełne miodu. Wyroby Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mielcu to dar od serca. Trzeba troszkę osłodzić życie dzieciom w domu dziecka i tak spontanicznie żeśmy zebrali trochę miodu i przywieźliśmy, żeby przed świętami zrobić im taką niespodziankę. To co mieliśmy, bo ten rok był ciężki pod względem zbiorów miodów, ale chcieli się podzielić, więc żeśmy to uczynili. Miód często gości na stole w domu dziecka w Skopaniu. Dyrektor ośrodka nie krył zadowolenia z takiego słodkiego upominku. Ja jestem w ogóle tak naprawdę zwolennikiem tego, żeby te naturalne słodycze u dzieci gościły na grupach, na aneksach. Także na pewno cały ten miód zostanie podzielony po wszystkie grupy wychowawcze, żeby tak naprawdę była możliwość w tym momencie powalczyć troszkę z wirusami w sposób naturalny, niekoniecznie biegać do apteki, tylko stosować to naturalne lecznictwo. A miód jest fantastycznym tak naprawdę tego przykładem, że można w sposób naturalny się leczyć i to jest pomoc dla nas bezcenna. Obecny na spotkaniu wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra zaapelował, by kupować miód z polskiej pasieki, który pozwoli uniknąć wszelkich chorób. Sprowadzany polski jest miód z innych krajów, z odległych krajów, a dlaczego nie mamy wspierać naszego polskiego ekologicznego miodu? No, który jest ważny i dla producentów, ale też dla zdrowia, prawda? Chcielibyśmy, żeby dzieci jak najwięcej jadły miodu, bo to jest ochrona, bariera taka przed wirusami. No nie wszystkim się to udaje, no ale no, młodzież, dzieci powinny korzystać. My dorośli też, jedna łyżka miodu dziennie to jest dla nas taka ochrona oczyszczająca i w ogóle zdrowa dla nas. Zatem nie saćmy tuj, saćmy lipy, a tego miodu będzie jeszcze więcej.